Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj będę chciał pokazać, w jaki sposób możecie skonfigurować termostat w ESP Home. W poprzednim materiale pokazywałem podłączenie do ESP takiego przekaźnika. Dzisiaj pójdziemy krok dalej i podłączę sensor temperatury DS18B20. Jest on niezbędny do uruchomienia termostatu, ponieważ zasada działania termostatu opiera się o porównanie temperatury zadanej do temperatury zmierzonej. W wyniku tego porównania uruchamiane są akcje. W moim przypadku będę sterował przekaźnikiem i dla urozmaicenia materiału podmienię ten przekaźnik, którego prezentowałem Wam w poprzednim materiale, na nieco inny model. Tak wygląda przekaźnik z bliska. Jest to bardzo podobna konstrukcja do przekaźnika, którego omawiałem w poprzednim materiale. Dlatego przejdę od razu do instalacji. Mamy tutaj do dyspozycji trzy piny: minus, plus i S. Pin minus podłączam do masy, czyli do G. Pin plus do pinu zasilającego 5 V i pin S do D5. Do D5, ponieważ w konfiguracji, którą stworzyłem w poprzednim materiale, pin D5 jest pinem sterującym przekaźnika. Podłączam zasilanie. Przechodzę do ustawień, urządzenia oraz usługi, do ESP Home i tutaj jest stycznik. Urządzenie się uruchomiło i testujemy. Stycznik działa odwrotnie w momencie, gdy w Home Assistancie mamy włączony przekaźnik. Tutaj urządzenie jest wyłączone, co sygnalizuje wyłączona dioda. Wyłączam. W Home Assistancie przekaźnik się wzbudza. W takim razie przechodzę do ESP Home, do edycji i jak widać na potrzeby poprzedniego przekaźnika włączyłem inwersję pinu, czyli odwróciłem logikę pinu. Zakomentuję tą linijkę i po prostu w ten sposób inwersja będzie wyłączona. Zapisuję i wysyłam konfigurację. Stop. Ustawienia. Urządzenia. Przechodzę do ESP Home i czekam, aż ESP się uruchomi. ESP się uruchomiło i jak widać, w momencie, gdy w Home Assistancie włączę przekaźnik, przekaźnik również fizyczny uruchamia się. Czyli logika została poprawiona. Kolejnym etapem jest podłączenie sensora temperatury. I podobnie w tym przypadku mamy do dyspozycji trzy przewody, plus, sygnałowy i minus. Podłączę je do konektorów śrubowych tej podstawki. A ponieważ ta podstawka jest przeznaczona dla wersji 30-pinowej, musiałem sobie tutaj piny odpowiadające ESP rozpisać. I czarny podłączam do G. Czerwony do 5 V. Sygnałowy do D4. Przechodzę do konfiguracji. Ustawiam pin sygnałowy, czyli to będzie DALLAS.
pin D4. Zapisuję, wysyłam konfigurację. Sensor został wykryty. Kopiuję jego adres. I przechodzę do konfiguracji. Teraz mogę dodać sam sensor. Platforma Dallas. Adres. Ctrl-V. Nazwa. Temperatura. Oczywiście może być to dowolna nazwa. Jednostka. Stopień Celsjusza. I ID. Temperatura. Zapisuję i wysyłam konfigurację. ESP się uruchomiło. Klikam stop i przechodzę do urządzeń. I w tym momencie mamy wykryty sensor temperatury. Teraz jeżeli ogrzeję sensor, i tak mógłbym czekać jeszcze dłuższą chwilę, ponieważ domyślny interwał odświeżania temperatury sensora to 60 sekund. Aby to zmienić, należy wrócić do konfiguracji pinu i za pomocą parametru update interval ustawić czas interwału. W moim przypadku będzie to 3 sekundy. Teraz mogę przejść do konfiguracji termostatu. W tym celu skorzystam z Climate, z platformy termostat. Nadam mu nazwę termostat. I teraz będę podążał za wskazaniami Home Assistanta. Mamy tutaj informację, że należy skonfigurować sensor. I wskazujemy temperatura. Temperatura jest to sensor temperatury, którego tutaj skonfigurowaliśmy o nazwie temperatura. Następnie należy skonfigurować pierwszą akcję, ponieważ zasada termostatu opiera się o to, że porównuje on temperaturę zadaną, czyli tą ustawioną na termostacie, z temperaturą odczytaną z sensora i na podstawie tego wykonuje akcję. I pierwszą podstawową akcją jest idle action, czyli jest to akcja wykonywana w momencie, gdy termostat znajduje się w spoczynku. Idle action ma ona możliwość sterowania przekaźnikami, przełącznikami i tutaj będę chciał wyłączyć przełącznik i wskazuję na stycznik. Czyli jest to ten przekaźnik, którego tutaj wcześniej skonfigurowałem. Następnie należy skonfigurować minimalny czas pozostania w tym stanie. Min idle time, wyrażę go w sekundach i w moim przypadku będzie to 5 sekund. Kolejna podpowiedź. Skoro ma być to przełączanie między stanami, między akcjami, należy jeszcze przynajmniej jedną akcję skonfigurować i mamy tutaj możliwość akcji, która będzie chłodziła, wysuszała, fan only, czyli jedynie wentylator, czyli wentylowała i grzała. Ja zdecyduję się tutaj na cool action. Ma ona również możliwość sterowania przełącznikami, w
tym razem wybierzemy turn on, czyli włącz, i również stycznik. I tutaj również trzeba minimalny czas wyłączenia ustawić. I w moim przypadku tutaj będzie 5 sekund. I również jest wymagany minimalny czas włączenia tego trybu. I tutaj ustawiam 5 sekund. I tak naprawdę jest to bardzo podstawowa konfiguracja najprostszego termostatu. W tym momencie mogę zapisać i przesłać konfigurację. Ponawiam wysłanie, ponieważ wystąpił błąd. Teraz mogę przejść do testów. W tym celu wracam do urządzeń ESP Home. Mam tutaj jedno urządzenie. Przekaźnik działa w sposób prawidłowy, a tak wygląda interfejs termostatu. Mamy tutaj aktualną temperaturę zmierzoną z tego sensora. Temperatura zadana. I wybór trybu pracy. Wybieram chłodzenie. Termostat od razu się załączył, ponieważ temperatura zmierzona jest wyższa od temperatury zadanej. W momencie, gdy schłodzę sensor temperatury, temperatura spada poniżej temperatury zadanej i termostat wyłącza przekaźnik. W momencie, gdy ponownie ogrzeję sensor, temperatura wzrasta i przekaźnik jest załączony przez termostat. Pełen sukces. W ten sposób dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Do tego podsumowania zbierałem się praktycznie przez 2 tygodnie. W tym czasie testowałem różne konfiguracje termostatu, a w tym materiale umieściłem jedynie taką podstawową konfigurację, taki projekt rozwojowy, który możecie uruchomić w łatwy sposób we własnym zakresie. Natomiast w następnym materiale będę chciał opowiedzieć o histerezie. Co to jest, jak ją skonfigurować i jak dzięki niej odpowiedniej konfiguracji, jak można podłączyć termostat i odbierać energię cieplną z bufora temperatury. To wszystko będę chciał wyświetlić na panelu stworzonym z telefonu komórkowego, a to dzięki aplikacji Wall Panel. Ale to wszystko w następnym materiale. Dzisiaj chciałbym podziękować za uwagę. Wszelkie dodatkowe informacje umieszczam w opisie. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!